Cześć, witam Cię na pierwszej lekcji. Na tej lekcji wytłumaczę Ci bardzo ważne zagadnienie z dziedziny programowania. Opowiem, czym są tak zwane zmienne. Bez zmiennych trudno sobie wyobrazić jakikolwiek program. Posłuchaj uważnie. Wyobraź sobie pudełko. Na pewno widziałeś lub widziałaś już wiele pudeł i pudełek. Co może być w takim pudełku? Ubrania? Oczywiście. Słodycze? Jak najbardziej. Klocki? Jasne. Do pudełka możemy włożyć właściwie wszystko. Oczywiście, jeśli się do niego zmieści. Takiego wieloryba trudno byłoby zamknąć w pudełku. Chociaż, jeśli by znaleźć bardzo duże pudełko. Ale nie o tym. Skoro do takiego pudełka można włożyć teoretycznie wszystko, to pomyśl. Czy można włożyć do takiego pudełka litery? Albo liczby? A widzisz, to już nie wydaje się takie proste. Co prawda, moglibyśmy na przykład na kartce napisać kilka liczb, i tą kartkę włożyć do pudełka. Ale wtedy nie włożymy do pudełka liczb, tylko kartki. W programowaniu jest to możliwe. Możemy tworzyć pudełka, nadawać im nazwy, a następnie wrzucać do nich liczby lub litery. To są właśnie zmienne. Zmienna to takie programistyczne pudełeczko, do którego możemy wkładać różne dane. Czyli na przykład liczby, litery czy znaki. Pierwsza ważna sprawa. Nasze zmienne, nasze pudełeczka muszą mieć nazwy. Na przykład tworzymy sobie zmienną, tworzymy pudełeczko i dajemy mu nazwę X. To też jest jakaś nazwa. Albo Y, albo jabłko, albo kot. Albo po prostu pudełko lub nawet zmienna. Możesz je nazywać jak chcesz. No, może nie do końca. Jest kilka zasad, których musisz przestrzegać podczas nazywania swoich zmiennych, ale o tym powiem później. Zapamiętaj jednak, że zmienna to pudełeczko, które ma swoją nazwę. Druga sprawa. Skoro zmienna to takie programistyczne pudełeczko, oczywiście do tego pudełeczka możemy coś wkładać. Poza tym, jak sama nazwa wskazuje, zmienna to coś, co można zmieniać. Czyli na przykład, jeśli mamy pudełeczko o nazwie X, do tego pudełeczka możemy wrzucić liczbę 10, a następnie ją zmienić, czyli na przykład dodać 5. I wtedy w naszym pudełeczku jest liczba 15. Można to zrozumieć w taki sposób, że na początku do swojego pudełeczka wrzucasz 10 ciastek, zamykasz je, żeby zachować ciastka na później, a po jakimś czasie twoja koleżanka dała ci jeszcze 5 ciastek. Zatem znowu otwierasz swoje pudełko i wkładasz kolejne 5 ciastek. Teraz w Twoim pudełku jest tych ciastek 15. Zawartość Twojego pudełeczka została zmieniona. Pamiętaj więc, że to nie jest tak, że jak raz coś wrzucisz do pudełka, to potem je zamykasz na klucz, klucz wrzucasz do jeziora i już nic nie da się z tym zrobić. Nie, nie, nie. Możesz swobodnie z tego pudełeczka wyciągać liczby, wrzucać nowe lub zmieniać te, które już tam się znajdują, dodając, odejmując, mnożąc lub wykonując inne działania matematyczne. Można teraz zadać pytanie, a po co nam w ogóle te zmienne? Otóż zmienne używane są praktycznie w każdym programie. W każdej grze, w którą grasz, masz do czynienia ze zmiennymi. Na przykład ilość życia w naszej ulubionej grze. Mimo, że zwykle jest ona wyświetlana w formie serduszek, doskonale wiesz o tym, że jest to jakaś liczba. Jeśli nasz przeciwnik zada nam jakiś cios,
ilość naszego życia się zmniejszy, czyli zostanie zmieniona. Z kolei, jeśli wypijemy leczącą miksturę lub zjemy pożywny posiłek, ilość naszego życia ulegnie zwiększeniu. No dobrze, poznaliśmy właśnie teorię na temat zmiennych. Przejdźmy do praktyki. Odpalmy zatem nasz program IDLE i stwórzmy nowy plik, klikając w zakładkę File i New File, nowy plik. Ewentualnie możemy nacisnąć klawisze Ctrl i N. Ustawmy teraz wielkość tych okienek. Możesz je ustawić wedle własnych upodobań, ale sugeruję, żeby każde z tych okienek rozciągnąć na około połowę ekranu. Dzięki temu podczas uruchomienia programu będziemy widzieć zarówno kod, jak i wynik działania tego programu. Podczas pracowania z tym środowiskiem czasem zdarzało mi się, że to okienko było tak duże, że jego część wylatywała poza ekran, przez co nie widziałem, co ten program wypisuje w ostatniej linijce. Naprawdę upewnij się, że to okienko, twoja konsola, mieści się w całości na ekranie, żeby później oszczędzić sobie kłopotów. Tutaj chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. W tej lekcji staraj się przepisywać dokładnie to, co ja. Możliwe, że czasem napiszesz jakąś literówkę lub zapomnisz o jakimś znaku. Takie pomyłki mogą generować błędy w twoim programie. Wtedy program się nie uruchomi. Jak radzić sobie z błędami, opowiem ci w lekcji drugiej. Wtedy będziesz już mógł lub mogła dowolnie modyfikować moje programy, bo zdobędziesz wiedzę, jak walczyć z błędami. Do tego czasu, zanim uruchomisz swój program, upewnij się, że wygląda on dokładnie tak samo jak mój. Ok, do roboty. Stwórzmy sobie teraz jakąś zmienną. W języku Python jest to bardzo proste. Powiedzmy, że chcemy stworzyć zmienną, czyli nasze pudełeczko o nazwie punkty, która będzie przechowywać naszą aktualną liczbę punktów zdobytą w jakiejś grze. Żeby to zrobić, piszemy po prostu punkty. Zaznaczam, że robimy to w okienku z programem, a nie w naszej konsoli. Jednak nie jest to jeszcze koniec. Do tego pudełeczka musimy coś włożyć. W Pythonie nie można tworzyć pustych pudełek, chyba że dokładnie powiemy, że są one puste. Na przykład nadając im wartość none, ale o tym później. Zatem niech w naszym pudełeczku o nazwie punkty będzie cyferka 5. Żeby to zrobić, piszemy znak równa się, a następnie piąteczka. I to wszystko. Właśnie stworzyliśmy zmienną o nazwie punkty, która jest równa 5. Te spacje, czyli odstępy między nazwą a znakiem równa się oraz znakiem równa się a liczbą, są opcjonalne. To znaczy, że nie musisz ich robić. Możesz równie dobrze zapisać to w takiej formie albo takiej. To nie ma znaczenia. Python to zrozumie. Ja jednak zwykle staram się umieszczać zawsze jedną spację, żeby kod wyglądał schludniej. No dobrze. Ale sprawdźmy, czy mówię prawdę. Sprawdźmy, czy zmienna punkty jest faktycznie równa 5. Czyli innymi słowy, sprawdźmy, czy w naszym pudełeczku o nazwie punkty faktycznie siedzi liczba 5. Jak to sprawdzić? Cóż, to proste. Wypiszmy na ekranie zawartość tego pudełeczka. Wypiszmy, ile jest równa nasza zmienna. Może pamiętasz, że w jednej z lekcji z poprzedniej części już udało ci się wypisać coś na ekran.
robiliśmy to za pomocą funkcji print. Tą funkcję omówię dokładnie w następnej lekcji, ale teraz posłużymy się nią tylko po to, żeby zobaczyć, co znajduje się w pudełku o nazwie punkty. Czy pamiętasz z tamtej lekcji, jak używało się funkcji print? Otóż, po pierwsze, musimy napisać nazwę tej funkcji, czyli w następnej linijce piszemy słówko print. Print oznacza po angielsku drukować, tak jakby drukujemy coś na ekranie. To bardzo ważne, żeby umieścić to w następnej linijce. Składnia języka Python nie pozwala na umieszczanie dwóch lub więcej instrukcji w jednej linii. Następnie po słówku print robimy nawias otwierający. Żeby to zrobić, naciskamy klawisze Shift oraz 9. Podkreślam, że między nazwą a nawiasem nie ma żadnego odstępu, żadnej spacji, ale możesz ją zrobić. W tym nawiasie umieszczamy to, co chcemy wypisać na ekranie. Chcemy się dowiedzieć, ile jest równa zmienna punkty, więc wypiszemy sobie właśnie zmienną punkty. A teraz uważaj. Może pamiętasz, że w lekcji z części zerowej, gdy chcieliśmy na ekranie wypisać tekst Hello World, używaliśmy cudzysłowów. Cały tekst Hello World zamknęliśmy w cudzysłowach. Dzięki temu na ekranie pojawił się dokładnie tekst Hello World. Teraz chcemy zrobić coś innego. Nie chcemy przecież wypisać na ekran słowa punkty, czyli nazwy naszego pudełeczka, ale chcemy wypisać zawartość tego pudełeczka, czyli ile jest równa zmienna o nazwie punkty. Dlatego słowa punkty nie zamykamy w cudzysłowach. W tym nawiasie piszemy po prostu punkty. Na koniec zamykamy nawias. Pamiętaj, że w języku Python, tak jak w większości języków programowania, wielkość liter ma znaczenie. To znaczy, że ta funkcja print musi być dokładnie napisana w ten sposób, za pomocą małych liter. Nie możesz na przykład zacząć słówka print z wielkiej litery. Tak samo, jeśli zmienną nazwaliśmy punkty pisane małymi literami, w taki sam sposób musimy wpisać ją w funkcji print. Gdybyśmy napisali to na przykład samymi wielkimi literami, to byłaby zupełnie inna zmienna. W tym miejscu chciałbym również zaznaczyć, że w języku Python wszystkie linijki w danym bloku kodu musimy pisać tak jakby w jednym poziomie. Czym są bloki kodu, opowiem w drugiej części kursu. W tym momencie chodzi mi o to, że każdą jedną linijkę kodu umieszczam tuż przy krawędzi tego okna. Nie rób przed nimi żadnych spacji czy tabulacji. Twój kod musi być niejako przyklejony do krawędzi okna. No dobrze, sprawdźmy teraz, co się stanie, gdy uruchomimy nasz program. Przypominam, że żeby uruchomić program, wchodzimy w menu, w zakładkę Run i wybieramy opcję Run Module, czyli uruchom moduł. Oczywiście można to zrobić również naciskając klawisz F5. Skoro uruchamiamy nasz program po raz pierwszy, musimy ten program gdzieś zapisać. Klikam OK. Proponuję, żeby zrobić to na pulpicie. Przechodzę zatem tutaj na pulpit. Jeśli Twój system jest w języku angielskim, u Ciebie będzie się to nazywało desktop. Desktop to właśnie po angielsku pulpit. OK, teraz stworzę nowy folder na pulpicie. Tobie też to polecam. Stwórz sobie nowy folder
i przez cały nasz kurs zapisuj w nim swoje programy. Dzięki temu wszystkie będą znajdować się w jednym miejscu. Żeby stworzyć folder, klikam w tą opcję Nowy folder lub New folder w angielskich systemach. Teraz wpisuję tutaj nazwę mojego folderu. Niech to będzie Python 1. Następnie przechodzę do swojego folderu Python 1 i wpisuję tutaj nazwę mojego programu. Niech to będzie na przykład zmienne. Super. Teraz pozostaje mi tylko zapisać ten plik. Nacisnę zaraz przycisk Zapisz lub Save w angielskich systemach i mój program od razu uruchomi się w konsoli. Spójrzmy. Zapisz. No i popatrz. W mojej konsoli wyświetla się liczba 5. Czyli dokładnie ta liczba, którą umieściłem w pudełku o nazwie punkty. Świetnie, jak widać, nie oszukałem Cię. W tym miejscu wypisaliśmy, ile jest równa zmienna punkty. Zmienna punkty jest równa 5. Następnie wypisujemy na ekranie zmienną punkty. Tak jak ustaliliśmy, nazwę zmiennej punkty napisaliśmy bez cudzysłowów. A jak myślisz, co się stanie, gdy umieścimy tą nazwę w cudzysłowach? Sprawdźmy. Uruchommy program. Run. Run modul. OK. I popatrz, w naszej konsoli nie wyświetliła się już piąteczka, ale słowo punkty. Nie o to nam chodziło. Zatem zapamiętaj, to bardzo ważne. Jeśli chcesz wiedzieć, ile jest równa dana zmienna, lub inaczej, co siedzi w tym pudełeczku, niekoniecznie musi to być liczba, musisz w funkcji print napisać nazwę tej zmiennej bez żadnych dodatkowych znaków, takich jak cudzysłów. No dobrze, mamy więc zmienną punkty. W tym miejscu nadaliśmy jej jakąś wartość. Ale skoro to jest zmienna, to powinniśmy potrafić zmienić tą wartość. Sprawdźmy zatem i tę funkcjonalność. Jak to zrobimy? To proste. Do naszego pudełeczka wrzucimy zupełnie nową wartość. Przechodzimy do następnej linijki i znowu piszemy punkty równa się. I teraz wpiszmy tutaj jakąś inną liczbę, na przykład 8. Zobacz, w tym miejscu nasza zmienna jest już równa 8. Sprawdźmy, czy mówię prawdę i znowu wypiszmy zawartość tego pudełeczka na ekranie. Czyli idziemy do kolejnej linijki i znowu używamy funkcji print. Piszemy słówko print, nawias otwierający. I co w nim umieszczamy? No, chcemy znowu poznać wartość zmiennej punkty, więc piszemy tutaj nazwę tej zmiennej punkty. Na końcu nawias zamykający. I jak myślisz, co teraz wyświetli się w konsoli, gdy uruchomię ten program? Sprawdźmy. Wchodzimy w menu, zakładka Run i Run modul, albo klawisz F5. Klikamy OK, czyli zapisujemy zmiany i w naszej konsoli pojawiły się dwie liczby. Najpierw 5, a później 8. Myślę, że domyślasz się dlaczego. Na początku naszego programu do pudełeczka punkty wrzucamy 5. Następnie wypisujemy zawartość tego pudełeczka. Nasz program wykonuje się linijka po linijce, dlatego w tym miejscu programu zmienna punkty jest równa 5, więc na ekranie pojawia się nam piąteczka. Następnie zmieniamy wartość tej zmiennej.
Teraz jest ona równa 8. Potem znowu wypisujemy wartość tej zmiennej, która w tym momencie programu jest równa 8. Dlatego w konsoli w następnej linijce wyświetla nam się 8. No dobrze, to może stwórzmy jeszcze jedną zmienną. Tym razem umieścimy w niej jakiś tekst, nie liczbę. Przypominam, że zmienne niekoniecznie muszą przechowywać liczby. Jak to zrobić? To proste. Tak samo jak tworzyliśmy zmienną punkty. Najpierw wybieramy sobie jakąś nazwę. Przypominam, że ta nazwa może być prawie dowolna. Powyżej stworzyliśmy zmienną o nazwie punkty i wrzuciliśmy do niej liczbę. Ale równie dobrze moglibyśmy nazwać ją tekst, jabłko, komputer lub A. Nazwa nie musi mieć żadnego związku z tym, co się w niej znajduje, ale bardzo dobrym nawykiem jest nazywanie tych zmiennych zgodnie z ich przeznaczeniem. Na przykład, jeśli tworzysz jakąś grę, w której twój bohater posiada fundusze, powiedzmy złoto, wtedy ilość tego złota będzie właśnie przechowywana w jakiejś zmiennej. Dużo lepiej nazwać tą zmienną złoto lub gold. Wtedy od razu wiadomo, do czego ta zmienna służy. W tym przykładzie jednak, jako że dopiero zaczynamy naszą zabawę ze zmiennymi, nazwijmy ją po prostu A. Czemu nie? Krótka, poprawna nazwa. Teraz wrzućmy do naszej zmiennej jakiś tekst. Oczywiście najpierw piszemy znak równa się. Niech tym tekstem będzie witam was. I teraz uwaga. Tekst w programowaniu nazywany jest łańcuchem znaków lub tak zwanym stringiem. Omówię to dokładniej w następnych lekcjach. Jedyne, co w tym momencie jest ważne, to to, że takie łańcuchy znaków musimy zapisać w cudzysłowach albo w apostrofach. Tak, jak robiliśmy to podczas wypisywania na ekranie Hello World. Wtedy ten tekst był umieszczony właśnie w cudzysłowach. Dlatego my też w tym momencie otwieramy cudzysłów, piszemy nasz tekst witam was i na koniec również umieszczamy cudzysłów. Super! Właśnie stworzyliśmy kolejną zmienną. No to co? Nie pozostało nam nic innego, jak wypisać na ekranie, czemu jest równa nasza zmienna. Użyjemy oczywiście do tego funkcji print. Przechodzimy do kolejnej linijki i piszemy nazwę funkcji print. Otwieramy nawias. No i teraz zagadka. Jeśli chcemy poznać zawartość zmiennej A, w której siedzi tekst, który umieszczony jest w cudzysłowach, to czy nazwę tej zmiennej w funkcji print umieścimy w cudzysłowach, czy też nie? Jak uważasz? Otóż tą nazwę piszemy bez cudzysłowów. Chcemy poznać zawartość zmiennej A. Gdybyśmy umieścili tę nazwę w cudzysłowach, wtedy na ekranie wyświetliłaby nam się literka A. Zatem piszemy po prostu A i zamykamy nawias. Pięknie. No to uruchamiamy nasz program. Menu, zakładka Run i Run Module lub klawisz F5. OK, zapisujemy zmiany. Spójrz. W naszej konsoli wyświetliły się najpierw 5 i 8, czyli kolejne wartości zmiennej punkty, a na końcu wyświetla się tekst witam was. Zauważ, że ten tekst wyświetla się bez cudzysłowów. Niedługo dowiesz się dlaczego. Oczywiście zawartość tej zmiennej również można zmieniać. W następnej linijce możesz napisać A równa się jakiś tekst. Sprawdź to. Polecam. Na koniec tej lekcji opowiem Ci jeszcze o nazwach naszych zmiennych. Tak jak mówiłem, te nazwy mogą być prawie dowolne. Prawie, czyli jednak są pewne reguły,
których trzeba przestrzegać podczas wymyślania nazw. Po pierwsze, nazwy zmiennych mogą składać się tylko z liter małych lub wielkich, cyfr oraz znaku podkreślenia, tak zwanej podłogi. Zaznaczam, że jest to podkreślenie, a nie myślnik. Myślników, tak jak innych znaków specjalnych, takich jak małpa, hashtag lub apostrof, nie można stosować w nazwach zmiennych. Tutaj pokazuję Ci przykłady poprawnych nazw zmiennych. Nazwa zmiennej nie może zaczynać się cyfrą. Cyfry mogą być w środku nazwy lub na końcu, ale nie mogą być na początku. Poza tym nie możesz tworzyć zmiennych, które zawierają tylko cyfry. Wtedy nie będzie to nazwa zmiennej, tylko po prostu liczba. W Twojej nazwie musi znaleźć się co najmniej jedna litera lub podkreślenie, czyli podłoga, na początku nazwy. Zdarza się również czasem, że programiści tworzą pewną zmienną, która właściwie nie jest do niczego potrzebna, ale muszą ją stworzyć ze względu na specyfikę jakiegoś programu lub funkcji. Takie niepotrzebne zmienne nazywa się zazwyczaj właśnie podkreśleniem. Bardzo ważne jest również to, że w nazwach zmiennych nie można używać spacji. Jeśli chcesz stworzyć nazwę zmiennej stworzoną z dwóch lub więcej słów, na przykład moja zmienna, każde kolejne słowo możesz zaczynać od wielkiej litery lub oddzielać je podkreśleniami, czyli jedynymi dopuszczalnymi w nazwach znakami specjalnymi. Tutaj pokazuję Ci przykłady niepoprawnych nazw zmiennych. I ostatnia sprawa, już nie tak ważna, ale staraj się nie zaczynać nazw zmiennych z wielkiej litery oraz nie używaj polskich znaków, takich jak ci czy o. Co prawda, nie jest to zakazane, możesz tworzyć w taki sposób zmienne, ale jest to niezalecane. Na przykład dlatego, że gdybyś tworzył zmienne z polskimi znakami i przeniósł się na inny język programowania, taki jak C++, natrafimy na błąd, ponieważ w tym języku już nie można tworzyć takich zmiennych. Poza tym programy zwykle pisze się w języku angielskim, więc polskie znaki nie są za bardzo potrzebne. Zatem powtarzam, nie zaleca się używania polskich liter oraz rozpoczynania nazw zmiennych z wielkiej litery. No dobrze, to już na tyle ode mnie w tej lekcji. Wybacz, że było tak dużo teorii i mało pisania, ale zmienne to tak ważny temat, że trzeba powiedzieć tutaj kilka słów. Obiecuję, że w drugiej lekcji będzie już więcej pisania. W końcu druga lekcja polega właśnie na pisaniu. Zanim jednak do niej przejdziesz, polecam Ci stworzyć kilka własnych zmiennych. Wymyśl im jakieś nazwy, nadaj wartości, wypisz na ekranie, a potem zmień te wartości. Pobaw się tym trochę. W następnych lekcjach znajdziemy już dużo fajniejsze sposoby wykorzystywania naszych zmiennych. Nie martw się. Tymczasem żegnam się i do usłyszenia w następnej lekcji.